Siemanko, witajcie, tu Kifi, a to kolejny odcinek Spec Simulator X i słuchajcie, dzisiaj jest odcinek, w którym mam na głowie koronę. Wiecie co to oznacza? To oznacza, że dzisiaj wydamy sobie całkiem sporo pieniędzy, więc zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i napisz teraz jakiś fajny komentarz, bo dzisiaj wydamy sobie ponad 2000 Robuxów, słuchajcie, na Exclusive jajka, tak, stwierdziłem, że ostatnio troszkę wspierających przybyło. No i czasami zdarza się, że ktoś wyśle mi nawet super podziękowanie pod filmem na czacie, czy pod właśnie shortem. Także bardzo dziękuję tym ludziom, którzy wysyłają, no to naprawdę mega pomocne. I dzięki nim właśnie mogę tworzyć takie odcinki jak dziś, czyli odcinki, w których, no, wydaję troszkę siana, nie oszukujmy się. Troszkę musiałem doładować sobie ponad stówkę, wydać, żeby, co zrobić? No kupić Exclusive jajka, tak? Jak widzicie, bardzo mi się podobają te jajka, no nie wiem, bardzo chciałbym mieć Huge Cata albo Titanic Huberta, no to by do mnie pasowało, bo już mówiłem wam chyba, że właśnie mam na imię Hubert, tak jak ten pet, także fajnie by było dropnąć takiego peta. Także słuchajcie, niestety nie załapię się na to, żeby kupić 10 jajek, aż szkoda. Mógłbym jeszcze troszkę Robuxów doładować w sumie, ale dobra, już nie róbmy tak, że 10 jajek, także dzisiaj otworzymy sobie troszkę mniej. Także kupujemy, słuchajcie, za 1200 Robuxów 3 jajka. Czemu to jest takie drogie w ogóle? To jest strasznie drogie. Kurde, dobra, mamy 3 jajka kupione. Słuchajcie, to nie wszystko. Kupimy kolejne 3, czy stać mi na kolejne 3? Nie, dobra, teraz będę musiał pojedynczo już kupować, ale mówię, strasznie to jest drogie. Dobra, w takim razie będzie nas stać na ile? Na 4 jajka około. Dobra, czekaj, jeszcze raz zobaczmy. Już sam się pogubiłem. Ile będziemy stać? Dobra, jeszcze na jedno jajko w takim razie. Kupujemy ostatnie jajko na dziś. Wydałem kupę kasy, a tak naprawdę mam tylko kilka jajek, z których, jak widzicie, szansa na huge peta 1,3%, więc no, teoretycznie mało, ale no wiecie, i tak bardzo dużo jak na to, ile jest z normalnych jajek. A właśnie, słuchajcie, ja bym chciał tutaj zerknąć właśnie do indeksu, zobaczyć ile ja w indeksie mam petów, bo mam ich trochę na pewno. Niech się to załaduje. Czemu to się tak wolno ładuje? Okej, 569 pet. W ostatnim odcinku w niedzielę pokazywałem wam właśnie daycare, tylko nie pokazywałem jak się tego odbiera. W ogóle zapomniałem o tym, że miałem odebrać te pety, więc odbieram. Znaczy ja taki spoiler, ja też to nagrywam w niedzielę, ale później. Także zobaczmy w takim razie, bo już tutaj mi wyskoczyło, że pety są gotowe. Także bardzo jestem ciekaw tego, czy będziemy mogli je odebrać wszystkiego. Czy można upgrade? Jak upgrade zrobi? A, można dodatkowe sloty. Nie, dziękuję. Kolejne miejsce w ogóle, gdzie można wydać Robuxy. Dobra, to weźmy sobie przykładowo tego miśka. I słuchajcie, mamy takie oto nagrody. Ej, to jest fajne. To jest naprawdę fajne, bo słuchajcie, tak naprawdę, no nic nas to nie kosztuje, tylko po prostu oddajemy swoje pety na jakiś czas. Zobaczmy w takim razie, czy ja od razu za wszystkie odebrałem? Nie, za jednego. To odbierzmy sobie za kolejnego. No i pięknie to wygląda, pięknie to wygląda. Słuchajcie, z tego co słyszałem, tutaj można dropnąć nawet peta, więc fajnie by było dropnąć peta, słuchajcie, tak naprawdę za darmo. Nie wiem, czy się mylę, dajcie znać, bo ktoś mi tu powiedział, że można peta dropnąć, a jak na razie żadnego peta nie dropnąłem. Ale w sumie, no, to musi być mega, mega mała szansa. Ale jak widzicie, fajnie całkiem. Dobra, odłóżmy sobie kolejnego w takim razie. Kolejny misie, tutaj już same misie, nie jeszcze, nie tylko misie. Zobaczcie, jak łatwo dzięki temu możemy sobie wszystkie coinsy farmić. Jest tutaj cartoon coins, jest walentynkowe serca też są, diamenty i to w niemałej ilości całkiem. Ty, a jakbyśmy dali sobie ultra lucky, nie wiem, to pewnie nic nie daje, nie? Ale włączę sobie ultra lucky, zobaczymy, może jakąś minimalną szansę to da. I tak potrzebuję ultra lucky, żeby otwierać ekskluzywy. Tutaj ponownie, okej, 11 milionów do końca. To jest całkiem spoko, wydaje mi się. Całkiem spoko to jest, no tutaj troszkę gorzej, czyli to jest takie losowe. Ciekawe, czy to jest zależne od tego, jakie pety się daje. No pewnie tak, mi się wydaje, że tak. Że odbierzamy sobie kolejne. Okej, i ostatnie dwa miśki zostały. To już tu się zacięło, czyżbym już nie mógł? Nie, dobra, jest, okej. Ej, dużo, 700 tysięcy diamentów. A nie, dobra, tysięcy, myślałem, że milionów przez chwilę, to nie aż tak dużo, ale no okej, nadal jest to tak naprawdę za nic, za to, że trzymaliśmy przez, no w sumie 3 godziny, bo to trwa 6 godzin, ale jeżeli jesteście w grze, to trwa to 3 razy szybciej, więc nawet nie 3 godziny, a 2 godziny, także słuchajcie, warto. Ja nie wiem, czy sobie od razu nie włożę tego z powrotem, chyba sobie włożę z powrotem, bo i tak wyjeżdżam na parę dni, więc jedynie na telefonie będę dostępny, więc w sumie czemu by nie, niech to się tutaj robi, najlepsze pety, jakie mam tutaj dostępne. Dobra, 10 na 10,
Okej, więcej slotów nie mam i widzicie, ten czas leci naprawdę szybko. Dobra, to już pewnie zresztą wiecie, bo sami sobie to ogarnęliście. Teraz przejdźmy sobie do tego, co w skrzynce, a na końcu przejdziemy sobie do exclusive eggów. Sam wiem, że jesteście pewnie ciekawi, co z nich dropnie, ja też, ale no poczekajmy jeszcze troszkę, zobaczmy, co jest tutaj, bo tutaj nie przeglądałem wszystkiego, nie wiem, czemu to od początku mi się nie zaczęło. Dobra, zacznijmy. GGXD, Index Dark Matter Legendary. Okej, do indeksu. W takim razie mam nadzieję, że przyda mi się do indeksu, bo jak wiecie, już parę petów w indeksie mam. Właśnie, jeszcze raz, bo zapomniałem, ile tam było? 569, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 569. No to zobaczymy sobie, czy jak nowy pet tutaj od was dojdzie dzisiaj. Mam nadzieję, że tak. Mati wysyła bardzo dużo ekskluzywów, znaczy bardzo dużo, jak na razie dwa. Ale party Axolotly mamy, słuchajcie. Freshziom 2115. Freshziom znowu wysyła mi tutaj dżemy, dżemy się przydadzą. Słuchajcie, o, Safari Cat, słuchajcie, czyli kolejny Safari Cat z eventu. No spoko w sumie. Te Safari Caty na pewno też będę wam rozdawał. Doodle Unicorny, fajnie, spoko. Raczej mi się teraz aktualnie już nie przydadzą, chociaż no nie wiem, zobaczymy. Fajne masz podcinki, UW, no to pozdrawiam cię, Oliwier, w takim razie. Dziękuję za taki komentarz. W ogóle wam dziękuję za te komentarze, bo nie wiem, czy wiecie, ja czytam te komentarze czasem i patrzę i naprawdę fajną społeczność tworzymy, także się cieszę, że jesteście tacy mili w komentarzach. Ja ma pozdro Kiwi, Kasper, pozdrawiam cię. Tutaj kolejny Safari Cat do mnie leci, 10 milionów diamentów też. Gabi, Papi, 100 milionów daje mi, dziękuję bardzo. O, i kolejne 100 milionów Eryk mi daje, dziękuję bardzo. Tutaj mamy jeża. Jeża chyba już mam w takim stanie, tak mi się wydaje. Hej, pozdro live. A, bo to są jeszcze pety z live'a. Tak, dokładnie pety z live'a, bo tak naprawdę nagrywam to na zapas troszkę. Pozdro Kifi, pozdro dla ciebie również. Natomiast Doodlekata pewnie mam. Na pewno mam takiego Doodlekata. Natomiast co to jest? Snake? A, bo to jest egipski snake, czyli taka kobra. Okej. Okay. Tutaj dostaję od kluczka Party Doga, Dash, Huge'a lub Gemy. No, Huge'a rozdajemy na 30 tysięcy subskrypcji, także widzowie, wbijajcie 30 tysięcy i leci Huge do was. Pumpkin Cat, tutaj Love Liony, oj, te Love Liony to już naprawdę nie wiem, co z nimi robić, tak jak cały czas wam powtarzam. Do indeksu, okej, okay, do indeksu, może się przyda, zaraz zobaczymy zresztą, ile petów mi dojdzie do indeksu. Tutaj jaki ciekawy pet, ale też go chyba już mam, tak mi się kojarzy. Dobra, lecimy dalej, Love Lion, tutaj Cupid Corgi, no niestety te Love Liony i Cupid Corgi, ogólnie te walentynkowe pety, no już, że tak powiem, zalały cały rynek, wszędzie wszyscy mają ich za dużo, no wcale się nie dziwię. Pozdrawiam Jagoda Budynka, pozdrawiam, dziękuję za 2 miliony diamentów, ale proszę, nie wysyłajcie mi już tych walentynkowych. Safari Cat kolejny, bardzo fajnie. Do indeksu demon się jak najbardziej przyda. Walentynkowy miś fajny, no ale też myślę, że już mi dosyć tych walentynkowych itemów, już tak powiem, lecimy dalej. Dla idola, także dziękuję, 5 milionów, tutaj 900 tysięcy, ktoś, czyli prawie milion, no i lecimy dalej, 25 milionów ktoś wysyła, tu 10 milionów, pozwolicie, że niektóre tak przejadę szybciej. Helikopter Cat, bardzo fajny, ale też już go mam. Pozdrowisz, please, pozdrawiam. Zujus THS, pozdrawiam. Simon tutaj chce Huge'a, no mówię, Huge jest na 30 tysięcy subskrypcji. Słuchajcie, Safari Cat Shiny. No nie mogę, dla ciebie. No dobra, Shiny'ego przyjmę sobie, bo słuchajcie, chętnie będę miał takiego Shiny'ego do kolekcji, chociaż pewnie i tak poleci kiedyś tam do was, ale będę go miał. O, to wspierający myszonek, 5 bilionów dżemów! No i to rozumiem, dziękuję bardzo za 5 milionów, bilionów dżemów, miliardów raczej po polsku nawet. Pozdrowisz na live'ie, no już na live'ie nie, ale może live będzie niedługo w przyszłości, bo było całkiem spoko na ostatnim. Słuchajcie, lecimy dalej. Tutaj Party Dog, Cheetos, Dash Peta. Słuchajcie, lecimy dalej, naleźć 008. Oczywiście dzisiaj też wybiorę parę osób z komentarzy, którym dam petato na końcu. Pozdro do indeksu. Easter Cat również. Scary Corgi, walentynkowy miś. I słuchajcie, kolejne 5 bilionów. Daremusze 1. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Willow PSX również wysłała Party Doga. No i słuchajcie, czy mi się uda wszystkie przyjąć? 569 miałem? No nie uda się, nie ma szans. Dobra, teraz mi się uda zdecydowanie i lećmy sobie do indeksu zobaczyć, czy coś się tutaj zmieniło. 569 miałem, a mam 570, także tak, nie, 587, dobra. No to troszkę petów przybyło do indeksu, dziękuję wam. Okazuje się, że faktycznie niektórych nie miałem. A teraz, słuchajcie, to na co czekali wszyscy i ja też w sumie, czyli opening, słuchajcie, exclusive egg. Także słuchajcie, wybieramy sobie pierwsze ze środka, niech będzie pierwsze ze środka. Jedno pojedynczo będziemy otwierać i klikamy, niech to rośnie, proszę, niech urośnie dłużej i uwaga, no niestety. Cloud Cat, okej, no spoko, ale wiecie, liczyłbym na jakiegoś Huge'a, bardzo bym chciał Huge'a dropnąć, już nie mówiąc o Titaniku, bo na niego też jest bardzo mała szansa, no ale dobra, lecimy słuchajcie z następnym jajkiem, to jest niesamowite, jak dużo kasy to kosztuje, a jak, słuchajcie, szybko to się otwiera wszystko i dobra, klikamy i... Popcat, okej, no Popcat jest fajnym ekskluzywem, jak najbardziej, bardzo ładny, no nie, ale
no przydałoby się coś dalej. Także lecimy, słuchajcie, z kolejnym jajkiem. Jajkiem numer 3 już tylko, zostały dwa i właściwie klikamy. Oj, i knife card, no fajny, ale niestety nie przyda mi się, no nie przyda mi się, nie ukrywam, że wolałbym dostać huge'a. Jak zresztą chyba każdy, ale... jak na razie tylko jeden popcat dropnął w ogóle. No dobra, no to cóż, otwieramy, słuchajcie, to z prawej, przedostatnie jajko i oczywiście klikamy i... Exclusive Cut, Cloud Cut, okej, szkoda, kurde, szkoda. Może, słuchajcie, przed ostatnim jajkiem trzeba zatańczyć, także, słuchajcie, otwieramy ostatnie jajko na dzisiaj i klikamy tańcząc i teraz będzie huge, zobaczycie. I, no dobra, to nie jest huge. Kurde, szkoda. W takim razie wybieram też trzy osoby, którym wyślę Exclusive Peta, pierwsza i osoba numer 2 wysłane i osoba numer 3 wysyłamy, słuchajcie. I to na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli wam się podobał, to kliknijcie łapeczkę w górę, widzimy się już w czwartek prawdopodobnie. No i dobijajcie 30 000, to rozdaję huge peta, nara!